Cześć wszystkim, z tej strony Propco i witam w kolejnym odcinku z Farminga 22 na moim kanale. No i na sam początek, jak widzicie, mam 1 200 000 euro i będę mógł sobie pozwolić na nowe zakupy, czyli kupno wymarzonego Big Bada. No i myślę, że jeszcze starczy na jakiś fajny kombajn. Dobra, wejdźmy do sklepu. No i tak, pierwsza maszyna. Big Bad 747 na bliźniakach, 1100 koni mechanicznych. No i mamy ciągnik. Dobra, dalej będziemy potrzebować do niego, właściwie do siewnika, to jest ten, ja potrzebuję tego. No i mamy 500 000, więc tutaj tego kejsika 413. Ok, i kupimy go. 634 konie. No i do kejsa jeszcze będę potrzebował oczywiście. Coś takiego. Także 3000 na koncie się zrobiło. Spadki FPS-ów konkretne. Ale maszyny za to są, no, zacne. Jak sami widzicie. Dobra, jeszcze zrobię może zdjęcie na miniaturkę, póki to tak fajnie jest ułożone pod sklepem. Bo naprawdę wygląda to zacnie. No, spójrzcie na ten wielki siewnik. O, on jest większy po prostu od kombajna. Dla mnie to jest niesamowite. Dobra. Jeszcze raz zapalmy go. Pięknie pali. Niesamowite. Jaki to jest kolos po prostu. Sami spójrzcie, no to jest największy ciągnik świata po prostu i wygląda to naprawdę zacnie. Dobra, teraz ja muszę to podczepić jakoś. Muszę to podczepić do tego agregatu prawowosiewnego. Ale widzę, że to nie będzie takie. Nie będzie takie proste. Wiecie, jak to sobie zrobię? Ułatwię sobie zadanie. Pomogę sobie trochę masejem. Dziwne spadki FPS-ów mam. Maseja to by pasowało w ogóle umyć. Zacznijmy od tego, bo to jest najbrudniejszy ciągnik chyba teraz na gospodarstwie. Ale te spadki FPS-ów to mnie rozwalają. Może coś dam radę zrobić na to. O. Trochę się udało. Boże, jakie to jest wielkie.
Weź to obciągnij jeszcze. Puste to spoko. Ale jak będzie pełne? Co, on już jest zepsuty? Ja pierdzielę, weź to zepnij. Niesamowite do spięcia. No jeszcze kawałek. Kurde. A się będę z tym bawił długo. Może bym go popchnął od tyłu. Najgorsze to jest, co może być dla mnie, to zszczepić te dwie maszyny. Coś czuję, że mi to zajmie bardzo długo. Normalnie bym zrobił cięcie, ale jak mi się nie chce. Kurde, nie przeskoczy tego. Da się? Jest, udało się. Także delikatnym sprytem to trzeba było zrobić. Ja sobie tego podczepię do podnośnika. Ruszajmy tym Big Badem. Coś posiać. Dla niego to nie jest żaden ciężar. Mam nadzieję, że... Ojej, tak na styk. Muszę wam powiedzieć, tak na styk. I teraz by mi pasowało jeszcze. Pszenica. Sorgo. Teraz otwórz pokrywę. O kurde. Po wózku widłowym by był. Dobra. Ja go sobie muszę zgasić. Kombajn na razie tutaj zostaje. Nie mam miejsca na te wielkoludy po prostu. Ale z tego Big Bada to ja jestem taki szczęśliwy. Naprawdę sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak bardzo. Jeszcze z tym siewnikiem, wiecie, jak to przysporzy. Nie przysporzy, ułatwi robotę. Będzie niesamowite.
Trzeba będzie przebudować też gospodarstwo pod tego Big Bada. Kombajn, bo to już są kolosy. To są już kolosy, a... No niestety ciasno tu jest. Nawet bardzo. Okej. Czemu to nie sypie? Ja jeszcze muszę poodkrywać akcję, co robi. Ale tu jest... Coś tutaj mogę zrobić przy tym? Nie. Może tutaj nawóz. O właśnie. Już sypiemy chyba wszystko. Tutaj tego niestety w cholerę wejdzie. Ale za to jaka wydajność pracy. Zbagowane palety to już mnie zaczynają denerwować. Dlatego też chyba pozbędę się pasieki z miodami. Dobra. Teraz nasionka. No i patrzcie, no zbagowane są te palety, jak nie wiem. Tu mamy pod ziarno. Sypiemy te trzy worki. Masakra. Muszę kupić jakiś szybszy sposób napełniania tego, bo tymi workami to zajmie 3 dni, jakbym chciał tak wszystkie.
Dobra, i damy jeszcze jeden worek. No niestety się długo wysypuje z tego strasznie. Dobra, zostanie tu mi ostatni, ale to sobie wykorzystam chyba do tego najmniejszego siewnika teraz, który do tej pory był największy. Wsiadamy do kolosa. Chowamy rurę. I jedziemy na pole. O, masakra, muszę jeszcze raz wykręcić. Bo nie chcę jechać na to pole, tylko tam dalej. Z tego względu, że zobaczę, czy się przecisnę mostkiem. No szkurde! Ja nie wierzę w te drzewa. Masakra. Ja nie wyjadę z gospodarstwa po prostu. On jest taki wielki, że aż ciężko nim wyjechać z gospodarstwa. No i teraz mamy problem. Dobra, muszę wyłączyć ruch drogowy na chwilę, bo to... Bo to się po prostu nie da, jak widzicie. Ustawienia gry. Ruch drogowy wyłącz. No tak na styk. Tak na styk wam muszę powiedzieć. Dobra, włączymy sobie już ten ruch drogowy. No i gdzie to było? Ruch drogowy jest włączony. Dobra, teraz rozkładamy. I zobaczcie to, to jest kolos. O. Teraz. O.
Jedźmy. No szybko posiać i po prostu... No nie, no to jest niesamowite. Patrzcie, jak to ułatwia sprawę teraz. Jednak co Big Bad? To Big Bad. Będzie zużywał paliwa więcej niż ma, ale... To jest niesamowite. Po prostu ciągnąć taki siewnik. To jest coś niebywałego. To pole dla tego Big Bada jest maleńkie. To się wydawało, że ono jest takie olbrzymie. No to teraz będzie szybko... Szybko to wszystko szło. Nie no, przepięknie. Wyjdźmy z ciągnika, zobaczmy. Patrzcie, no to jest diesel. Przepięknie. Dobra, lecimy dalej. Z siewami. W kolejnym sezonie, no to myślę, że już gospodarstwo trzeba będzie przygotować pod to. Niebywałe. Kilka przejazdów i całe pole zasiane będzie. Spójrzcie, jak już jesteśmy blisko tego masztu radiowego. Coś wspaniałego. Żniwa też pójdą szybko. W końcu nowy kombajn. Ja tu przyjadę jeszcze mniejszym siewnikiem sobie tak dosiać takie ubytki. A tym po prostu to tak postaram się jak najszybciej jak największy obszar zasiać bez jakiegoś problemu. Idzie jak przecinek. No i widać, że ten ciągnik lubi tą pracę. Już niesamowite to jest, jak on mi ułatwi zadanie. Nasionka się szybko kończą, niestety. No ale czego tu oczekiwać po takiej wydajności? Trzy metry szerokości ma roboczej ten siewnik, także to jest przecież gigant.
To jest gigant i chyba zrobię jeszcze jeden odcinek z siania. Przejadę, może nie będzie mijaka tutaj. No może by mi się udało jeszcze jeden odcinek z siania zrobić właśnie tym Big Badem. No bo idzie to wspaniale i bardzo szybko. Ale w sumie się zastanawiam teraz. Może kolejny odcinek to żniwa po prostu. No ile to jest? Niecałe 10 minut i pole zasiane? Ale jeszcze muszę dopracować jazdę tym ciągnikiem, bo to naprawdę jest bardzo trudne. Ale za to satysfakcja jest olbrzymia. O, i super. No i nie trzeba będzie nawet poprawiać. To jest to, co mi właśnie ułatwia. Robota błyskawicznie z tym zestawem idzie. No i jeszcze całe pole zasiałem na odcinku. Super sprawa. Dobra. Jeszcze ten jeden mijaczek i koniec. Dobra. Także dziękuję wam, że byliście ze mną w tym odcinku. Jak widzicie, teraz ta rozwój gospodarki pójdzie w bardzo szybkim tempie. Właśnie głównie dzięki temu zestawowi. Także cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się i cześć.